Polska Telewizja Narodowa Gdański. Jesteśmy dzisiaj w sądzie, ale tutaj dużo dziennikarzy, ale to nie jest sprawa Amber Gold. To jest sprawa zupełnie innego rodzaju. Dzisiaj będzie tutaj zeznawał, bo jest oskarżenie prokuratury apelacyjnej w Poznaniu o zatajenie swoich dochodów przez pana prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Także dzisiaj się będzie działo proces właśnie z udziałem, jak mam nadzieję, z panem prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem, bo mimo wcześniejszego wyroku, można powiedzieć, ugody, pan prezydent Gdańska miał zapłacić 40 tysięcy, jednakże tamto zostało podważone i teraz prokuratura apelacyjna będzie dzisiaj oskarżać ponownie pana prezydenta Gdańska o złamanie prawa. Prezydent Gdańska, który się tłumaczy, że nie wie, ile ma tych pieniędzy, ile mieszkań, to trochę coś jest nie tak. Przecież on ma całą kadrę wyspecjalizowanych urzędników, którzy podatki ściągają i tak dalej. Ale te urzędnicy też nie zawsze dobrze pracują, bo ostatnio dowiedziałem się, że fundacja ma zapłacić za 6 lat wstecz te podatki, nie? Gruntowe, bo jest u nas taki dziwny kasjus, że na przykład w Gdańsku, jak to się nazywa, podatek gruntowy trzeba płacić mimo tego, że się nie jest właścicielem lokalu, tylko się jest najemcą w gdańskim zarządzie nieruchomości komunalnych. I tak to działa niestety, ale egzekucja egzekucją, chociaż urzędy czasami bywają też sprawiedliwe, nastąpiła dobra zmiana, bo Urząd Skarbowy w Łasku przekazał naszej fundacji samochód Renault Megane za jedyne 707 zł. Wyszła nowa ustawa, która od nowego roku pozwala organizacjom pozarządowym przekazać artykuł 108, samochód, który dwa razy nie był sprzedany na licytacji. Także czekamy na rozprawę tutaj z panem prezydentem Adamowiczem udziałem. I prokuratura apelacyjna będzie go oskarżać. Tutaj jest dużo dziennikarzy, jak widać. Wszyscy czekają na ten proces. I nawet Tomasz Złotoś jest. Wchodzimy na salę. Przepraszam bardzo. Wszyscy cisną po Pawła. Idziemy, bo każdy chce mieć dobre miejsce. Olala. Malutku. Dobry. Już.